Bezpieczeństwo w internecie. Hi everyone, Sal Khan. Cześć, tu Sal Khan z Khan Academy, a to Grace Hoyt, szefowa działu bezpieczeństwa kont w Google. Porozmawiamy o bezpieczeństwie online. Witaj, Grace. Dzięki za zaproszenie. Zacznijmy od podstaw. Czym jest bezpieczeństwo online i co najgorszego może się wydarzyć? Spędzamy coraz więcej czasu online, więc trzeba myśleć o tym, by ludzie mogli pracować, uczyć się i prowadzić prywatną działalność w sieci, czując się bezpiecznie. Ważna kwestia, w której chcemy pomagać, to ochrona przed oszustwami online, a w szczególności przed phishingiem. Phishing przez PH, P-H-I-S-H-I-N-G. Co to jest? Słowo kojarzy się z łowieniem ryb. Phishing. Oni łowią mnie. Zgadza się, Sal. Słowo phishing ma się kojarzyć z łowieniem ryb. Zjawisko, o którym mówimy, to próba podszycia się pod kogoś, pod zaufane źródło, przez kontakt mailowy albo telefoniczny, dla pozyskania dostępu do prywatnych informacji, na przykład o koncie bankowym, hasłach, adresie itd. Phishing to skłanianie kogoś, by podał prywatne informacje. Niestety około 80% wszystkich cyberataków zaczyna się od phishingu. Dlatego to bardzo ważne, by ludzie umieli sami rozpoznawać phishing i unikać szkód. Jaką postać przybierają te ataki phishingowe? Mogą to być maile z pozornie zaufanego źródła, SMS-y z linkami albo połączenia telefoniczne. Nasza najważniejsza rada to nie klikać w link, póki nie sprawdzicie, czy naprawdę pochodzi ze źródła, które znacie. Zawsze lepiej jest wejść na stronę internetową. Jeśli chcecie coś załatwić w banku albo śledzić przesyłkę, wpiszcie to bezpośrednio w pasek adresu, zamiast otwierać podejrzany link ze skrzynki mailowej lub SMS-u. Jeśli chcecie przyjrzeć się linkowi, zanim w niego klikniecie, to w komórce wciśnijcie i przytrzymajcie URL, żeby zobaczyć, czy nie ma tam czegoś podejrzanego, na przykład literówki. Możecie też sami wpisać adres, zamiast otwierać link z podejrzanej wiadomości. Okej, to mi się zdarzyło nawet niedawno. Dostaję SMS-y, próba ataku na twoje konto bankowe. Czasami są z banku, w którym nie mam konta. Oszuści działają na czuja. Wypłacono 10 tysięcy dolarów. Myślę, mój Boże, ale patrzę na URL i widzę coś dziwnego. Zawsze trzeba patrzeć na URL, choćby nie wyglądał źle. W komórce można go wcisnąć i przytrzymać. Zdarzają się maile, zrobiono coś na twoim koncie w Amazonie. Zaloguj się stąd. Prawdopodobnie jest to link do fałszywej strony. Gdy wpiszesz dane, oszuści dobiorą się do twojego konta w Amazonie, do twojego konta bankowego i tym podobne. Jak najbardziej. Niestety często właśnie w ten sposób oszuści próbują poznać hasło, zmusić cię, żebyś je podał. Masz rację, Sal. Radzimy kierować się bezpośrednio pod URL. Dziękuję. Już trochę zmalało ryzyko, że połkniemy haczyk i nas złowią.